Cześć, witam was Mike. Taki materiał mm, specjalny. A nagram sobie, żeby trochę pośmieszkować, a trochę poważnie mm, podejść. Wiecie co, od momentu tej dramy. Znaczy, to nawet w sumie żadna drama, bo tam nic takiego złego nie było. Chcieliśmy po prostu sprawdzić coś, jakiś produkt. Yy, masę masę osób do nas pisze, masę osób yy, liczy. Masę osób po prostu nie wiem przygląda się mm, tym po prostu programom. Nie chcę mówić wprost, bo e, nie ma sensu. E, I dostaję różnego rodzaju po prostu wiadomości. Czasem mi coś rozśmieszy. Ja mi się już aż tak w to nie chcę bawić, ale jeżeli coś jest takiego śmiesznego, no to mam nadzieję, że się mm, pośmiejecie ze mną. Chyba, że po prostu mam do, dość kiepskie poczucie humoru, no to powiedzcie mi to, nie ma żadnego problemu. Nie obrażę się i nie zbanuję was. Naprawdę możecie powiedzieć, co o tym myślicie, to mnie sądzicie, i trudno. Muszę sobie wyhodować pancerz, żeby być odporny na komentarze. W końcu pokazuję tu swój ryj, po to, i możecie napisać wszystko. Macie do tego prawo. Nie zakażę wam, nie postraszę wam wyższą instancją, i, i tak dalej. To jest wasze prawo. Dobra, wstęp robi się przydługi, a chciałem wam w sumie coś, coś pokazać. Jest jeden właśnie typer, tutaj widzicie Vision, który bardzo, bardzo się tam zaangażował w liczenie. To jest nasz top, jeden z top właśnie gości, którzy, który naprawdę ma mega, mega wiedzę i po bagatela 1201 typów tutaj 998 osiąga yield na poziomie nie wiem, 8,5%, 8 coś, coś, coś w tym stylu. I to jest świetny i wybitny matematyk. I on sobie liczył właśnie te wszystkie torpedy i pewnie za jakiś czas powie, ile wyliczył. no, no Czekamy, bo ja już po prostu z tego zrezygnowałem mi się nie chce, ale wy sami stwierdziliście, że, że to zrobicie. I tak jak to robicie, no to, to spoko. Nie ma w tym nic złego, możecie liczyć i te nasze rzeczy i pokazać. To tylko pokażcie to po prostu od tak jak trzeba. a... Na zagranych kuponach, a nie na mm, jakichś po prostu fake stwierdzeniach. Dobra, ale to, to nie o to chodzi, bo rozbawił mnie właśnie jedna rozmowa przesłana od jednego z użytkowników mm, przekazana od mm, jakiegoś mm, pana, i z tych panów albo pań tak dużo, że, że już nie nadążam. Ale mówię, czasem się uśmiechnę i coś możemy sobie pożartować, bo czemu by nie, no to dlaczego ma być smutno, wszyscy gramy do jednej bramki, ma być wesoło. Ma być wesoło i mamy kosić. Kosić, kosić, kosić. Dobra, to tak, podobno jakiś Adam, nie wiem kto to to Adam. Macie tak dużo wędek, a wy dalej szukacie jakichś głupich zagrywek, a więc znaczy się, że już nie opanowaliście wędek. E, tak, powiedział do jakiegoś urzędnikownika, jakiegoś kadpra. A jaka jest najlepsza, jaką Pan proponuje na zysk jak najwyższy, Kacper? No zapłacił za to, no to chce jak najwięcej zarobić. Przecież czemu, czemu się dziwić? No takie były zapewnienia. Nie mam mowy o sreldach, jeldach. Tutaj jest mowa wprost, reklamowa, z hajsem, kośimy i tak dalej, wygrywamy. Dobre pytanie, mówi Adam. Ciekaw jestem, kto to jest, to jest właśnie Adam. Czy... Ale dojdziemy do tego, mam nadzieję to każdy powinien sobie wybrać najlepszą dla siebie, najlepiej łączyć patenty, wtedy mamy efekt wow. Co to znaczy wow? Ta wartość oczekiwana, tak zwane wow? Gdzieś tu już słyszałem. Jak nie chcecie się bawić, to wyszukiwarki wypływają wam mecze, a więc warto pomyśleć nad inwestycją, choćby w czasowy dostaw. Adam już chce coś opierdzielić na boku, no bo przecież ty się nie znasz w Katper. Skąd możesz ty się znać, tak, na wróżeniu z fusów. Kacper, a ile pan już zarobił na wędkach? No i konkretne pytanie: no kurde, ile pan zarobił na wędkach? Przecież cały czas żyjemy w blichtrze mm, kasy, że ona jest, że każdy wygrywa. No to kurde, to zależy od kapitału. Co to znaczy, to zależy od kapitału? No to, to Adam, to ty nie wiesz, jakim ty kapitałem grasz? Jak większość tutaj, to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, a najlepsi to tyle w kilka dni. Jak większość tutaj. Fajnie jest mówić za większość, ale nie za siebie. Pamiętajcie, ktoś mówi za, za całe stado, ale o sobie to tam zapomniał? nie? Od kilku do kilkunastu tysięcy miesięcznie najlepsi to tyle w kilka dni. Hmm. No dobra. Kacper pyta. No to skoro zależy od kapitału, to ja pytam, jaki procent na plus pan jest? Kacper i tak nie pytał o jakieś dowody, no nie wiem, historia gry czy coś. My kiedyś robiliśmy taki materiał na fortunie. Jak wygraliśmy 100 tysięcy złotych i pokazaliśmy kupony? Zarogowaliśmy się tam, pokazaliśmy nawet chyba takie dwa i raz, jak obracaliśmy promkę, co wtedy się jeszcze dało fajnie zarobić. A tu to nie ma, po prostu nie ma żadnych nawet kuponów. To nie chodzi o to screen, żeby po prostu miarodajnie stwierdzić kto, co, gdzie, ile zarobił, to proszę, ogólnie się na konto, pokazuje historię gry i wtedy wszystko wychodzi. No ale dobra, no Katper tak jest taki, taki lajtowy, że on chce po prostu tylko stwierdzić tutaj na podstawie, powiedzmy, logiko-matematyki. No i tak to do, dobre, jest dobry nurt. Yy, pan na plus. Dzisiaj to mało jest co grać, a więc polecam pobawić się w e-kupony i sprawdzić umiejętności, albo pisać na kartce, najlepiej przygotować się na weekend. Aha. Ale Kacper pytał, ile, mm, ile zarobił od kapitału, jaki, jaki plus, a tutaj dostaje odpowiedź, że dzisiaj to ma się pobawić na kartce albo w e-kupony, a dlaczego w e-kupony, a nie w kupony mm, u buka stacjonarnego, co za różnica. W ogóle, co to, 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 to za czapy odpowiedź, no. Panie, jedyny kochany, jeżeli jesteś nowy, to i tak nie uwierzysz, ale kilkadziesiąt tysięcy złotych do przodu polecam uczyć się. No oczywiście, żeby za za zarobić kilkadziesiąt tysięcy, no to tak, polecam się uczyć, ale e, czego? Mm, a pan ma jakąś tabelkę i cokolwiek, na czym? Zadaję pytanie, Kap. Super drąży, no i dobrze, że drąży. Ja to mam doskonałą pamięć osobiście. Macie strony, to tam tabelki. A w Excel to trzeba mieć czas bawić. No nie, no to jest, to jest złoto, wiecie. Złoto. Wyobraźcie sobie, że zakładacie jakikolwiek, nie wiem, biznes. I wy macie po prostu pamięć. Macie tylko, tylko ten mózg, on, on nie zawodzi. To jest, tak jak oglądaliście tego gościa, jeden z dziesięciu, rozpierdzielił. 40 pytań, 40 odpowiedział, pobił rekord rekordów. Ty też masz być chyba takim, nie wiem, jak on miał Adrian, może też Adam. Też masz być takim gościem i wszystko pamiętać, tak? bo jednego dnia wystawisz towar za tyle, zarobisz, a drugiego dnia zaniżysz, stracisz. Suma summarum, kto to kto to w dupie. Ważne, że teraz dzisiejszy dzień jest zielony. Nie wiem, to trzeba mieć, bawić się. Dobra, czyli rozumiem, Kasper, że jeśli dzisiaj wygra pan na przykład 5000, a jutro przegra 20, to wygrał pan tysiące. No dobrze, Kasper, dobrze dobrze to jest to czyli ta enigma została rozszyfrowana yy, polecam posłuchać materiałów yy, Roberta Adam mówi chociaż tak jak się wydaje że to, nie, czy to jest, nie jest alter jego alter ego tak czy to nie jest ten sam pan ale Mr Jackie Mr Hyde ja nie przegrywam praktycznie mm -hmm. ten pan nie przegrywa praktycznie a, a da się tak w ogóle chcielibyśmy to zobaczyć bo może to jest wybitna jakaś jednostka może naprawdę ta jednostka jest tak wybitna, że faktycznie nie przegrywa. Byłaby sławna wówczas. I nie gram takimi stawkami jak piszesz. Dużo kuponów po kilku stówek. A nie jeden za pół kapitału. No ale Kasper nie, nie pytał o to. On chciał po prostu coś zobaczyć. Jakieś odnoszenie do tego, co, co ty mówisz, Adam. Adam. Tak się mówi. Adam, z H nie gadam, nie? <laughs> Okej, okay, rozumiem, ale też gram całym kapitałem lub połową. Też nie, gram całym kapitałem połową. No i słusznie. Kacper, mam nadzieję, że stawkować yy, umie. To jest klucz do sukcesu. Dlatego dopytuję, jak pan to zrobił. Bo mi się tu wychodzi, że nie da się wyjść na plus. Tym bardziej, że gdy pan nie podlicza z tego, co tu wynika. Załóżmy, że puści pan 100 kuponów. Skąd pan wie, że jest pan na plusie? Ma pan w głowie wszystkie 100 kuponów? No i Kacper bardzo, bardzo dobrze i logicznie myśli. Jest bardzo też oszczędny i kulturalny w tym, co pisze. Mam wszystko w aplikacji i widzę na zielono. No dobra, no to dawaj, pokaż, pokaż, zaloguj się, zrób film, pokaż. Nie wiem, Adam. Pokaż, no kurde, to będzie naprawdę mega reklama. Jak nie ma skuteczności, to naprawdę pisać w akademii. Jak nie wygrywasz, to widocznie coś nie tak. Okej, okay, czyli jak przegrywasz, to znaczy, że, że nie skumałeś niczego. Tylko tak naprawdę czego? 90% ludzi regularnie wygrywa. Aha. Ale to na jakich podstawach są te statystyki? Macie wszystkich ludzi, pokazali wam dostępy do tego, ile wygrali, wypłacili, czy po prostu też macie to w głowie, bo to, to, to jest dobre, nie? Katper, wie Pan właśnie w tej kwestii jest problem, że wygrywać to może każdy, ale przy podliczeniu to tak pozytywnie nie wygląda. Wiecie, jaka jest zasada Buchmachera? Wygrać możesz, przegrać musisz, czyli. Możesz wygrać jedną bitwę, ale nie znaczy, że wygrałeś wojnę. Wojnę w długim terminie ma wygrać Bukmacher. Tak to będzie, jeżeli będziecie grać głupio, niemądrze, a z matematyką no nie wygracie. Więc jeżeli coś tak torpedo, tornado, matematycznie nie daje dobrych rzeczy, to po 100, 200, 500 typach, czy po 1000 będzie widać. Nawet jak będzie na zero, no to nikt nie chce być na zero. A nawet grając w Polsce, odjąć jeszcze podatek. No to już się robi bardzo, bardzo trudno i nie wiadomo, żeby to, jaki Armagedon, czy cokolwiek inny program to był, to nie oszukacie mm, matematyki, bo albo przyjmujemy zasadę, że się bawimy i spoko, rekreacyjnie może gramy, mamy w dupie te całe wytyczne, po co nam e, ta matematyka? Ja gram for fun i tyle, chcę mieć emocje, to jest okej, okay. jest ok, ale jeżeli chcesz spróbować zarabiać, to naprawdę to jest bardzo trudna sztuka, taka moja rada, jeżeli jeszcze tego nie wiecie. Mm. To racja, ktoś przyznał. My wygrywamy regularnie, pisze Adam. No dobra, no <gryw> to już to słyszałem, ale chciałbym w to uwierzyć. Ale dlaczego mam wierzyć? No nie wiem, właściwie cała wiara opiera się na tym, co my mamy w głowie, tak? Jeżeli zaufamy na słowo, bo dostaliśmy przekonania od babci, pra, baby, pradziada, mamy taty, rodzimy się i mam jakieś przekonania, bo ktoś nam to wmówił i to znaczy, że mamy po prostu w to wierzyć, czy opierać się na logice, statystyce, faktach, pokazanych dokumentacji, historii. To jest takie naprawdę proste, a dla wielu ludzi w wielu branżach nie do przeskoczenia. I potem właśnie wychodzi tak, że ktoś sobie coś wyobraził, wymyślił, wie, uwierzył, nie mając do tego żadnych przesłań logicznych, statystycznych, żadnych faktów, i później nagle. O, mm, jest takie bum, zderzenie się ze ścianą, tak jak mówił Najman. Weź głęboki rozpęd i walić ścianą w głowę, nie? Mm, I co wtedy? A co wtedy się dzieje? Wielki zawód i zrzucanie odpowiedzialności. A najbardziej też odwalają mi ludzie, którzy też piszą, że na przykład gdzieś tam stracili jakieś pieniądze, gdzieś tam wpłacili komuś tyle, yy, tyle i tyle, mm, potem na przykład nie odzyskali tej kasy, bo ktoś ich tam olał. I machają ręką. O, ale mogliby na przykład iść to zgłosić, albo chociażby poradzić się prawnie, to wiecie, co zazwyczaj słyszę? Mm, że mm, e, oni nie będą wydawać 150 na prawnika, tak? Nie będą, słuchajcie to, nie będą wydawać 150 zł na poradę prawną. Nieważne to, że wcześniej się dali orżnąć e, na tyle, ale zaakceptowali ten fakt. Ale nie, nie, nie zaakceptują tego, że mieliby w jakikolwiek sposób Zapłacić za poradę prawną. Być może to jest taki wstyd wewnętrzny, bo to też na pewno działa, że żeś nie mądry gościu, tylko głupkowaty dałeś się nabrać. Eee, I tak to wygląda. To po, dam wam porównanie, nie? Ktoś jest jakimś mega alkoholikiem, przeklał wszystko, przegrał jeszcze hazardowo, bla bla bla. bla. Jego życie się zawaliło, stracił wszystko lub prawie wszystko. No i ktoś mu proponuje terapię. No i zazwyczaj jest to rodzina, czy, czy coś w tym stylu, albo po prostu życie go do tego zmusza, a gość mówi, że. On nie będzie płacił za, za terapię, on się nie będzie leczył, bo po co płacić za to? Ale mimo mając w głowie to, że wcześniej rozwalił sobie życie i zapłacił tyle, że nigdy po prostu ta nie wiem pomoc zapłata za tę pomoc mu tego nie zrównoważy. No, ale ma taki taki tok myślenia i bardzo dużo ludzi ma taki tok myślenia, a później później wstyd lub cokolwiek bierze bierze granicę, więc w sumie nagrywam ten film trochę te prześmiewczo, ale kto chce, ten wyłapie pewne takie rzeczy i zasady moralnego i logicznego myślenia. Mam przynajmniej taką nadzieję: no bo ja tylko sobie po prostu pogadać zawsze mogę. Hmm. Dobra, Kacper dalej mówi: Wie pan, to no ja też mogę wygrywać regularnie, ale to nie znaczy, że zarabiam regularnie, tego pytałem o podliczenie. Dokładnie. Bo możesz wygrać to nie znaczy, że włącznie jesteś na plus. Łatwo jest to zweryfikować, bo typy zwędek mamy te same praktycznie. Jak będziesz wygrywać więcej, jak 6 kuponów na 10, grając tą samą stawką, i wygrywać mniej kuponów o wyższych kursach, jak pomnożenie stawki, to na pewno będziesz szczęśliwy. A jak nie wygrasz, to zobacz One Pass albo inwestycja w wyszukiwarkę. Mhm. Czyli jeżeli nie wygrywasz bo tego pierwszego nie do końca zrozumiałem, jeżeli nie wygrywasz, to musisz się dokształcić bardziej, czyli kupując inne pakiety, bo tam jest jeszcze wiedza tajemna, poziom yy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. Do momentu, aż będziecie tak to robić. Jak będziesz, czyli rozumiem, opcję 10 kupował zdarzenia, każda możliwość, że jedno uwalia, więc nic nie wygrałem, jest możliwa. Czy więc opcja 10, 10 nie trafia, jest niemożliwa? To znaczy, że yy, i zgadujesz, a nie grasz patentami, <grym> zgadujesz. No właśnie wszyscy zgadują, no ale grając patentami tak to wygląda. Czyli Kacper mmm, widocznie ma to rozpisane, tylko akurat tutaj w tej konwersacji tego nie widać. Tak patentami eee, z Akademii to nie mam szans, mieć, mm, nie ma szans mieć tak niską skuteczność. Adam pisze, no nie ma szans grać patentami lub nieco lepiej. Ty jesteś nowy, czy jesteś od Buka? Jesteś, jestem 8 miesięcy około na One Passie. No i cóż. I tutaj się urywa, no jeszcze tam widzimy od siebie, że to jest klasyk. Jesteś od Buka. Jeżeli logika nie działa, to znaczy, że jesteś od Buka. A Buk, Macher, naprawdę boi się tego wszystkiego. Moim zdaniem to też jeżeli w ogóle takie małe rzeczy w sieci ogląda ktoś, to pewnie ma, ma niezłą, niezłą bekę. Koreś zaraz pewnie wyleci, bo nie chciało mu, bo zachciało mu się podliczyć. No tak, no zachciało mu się właśnie podliczyć. Tak trzymaj byście mieli biznes i by się wam zachciało podliczyć tego ile zarobiliście, czy podatki was nie zjadły, czy koszty nie przerosły. No Zachciało ci się podliczać baranie. No Prowadź ten biznes, no, kiedyś wypali, kiedyś wypali. A jak nie wypali to znaczy, że jesteś głąbem. I masz zrobić tak, żeby wypalił. Hmm. Nie pojął jeszcze, że tu się gra mm, inaczej. No, no jeszcze, jeszcze nie pojął. Czyli po prostu, jeżeli nie trafiasz w retorykę, to znaczy, że nic nie wiesz. A, zróbmy sobie jeszcze jedną rzecz. Mm, tak dla podtrzymania jakiejś takiej natury humorystycznej. Napiszemy sobie do, do jednego z buków. Niech to będzie super bet. I czy oni znają ten po prostu faktyczny system, gdzie każdy mm, tam mm, wygrywa, i czy faktycznie boją się czegoś takiego w sieci, bo ja jako gracz jestem rozdarty. Chcę wygrywać z jednej strony, a z drugiej strony, co będzie, jak mi zablokują możliwość grania gdziekolwiek? No przecież tutaj każdy wygrywa, więc jak to się rozejdzie jeszcze bardziej w świat, to każdy zacznie wygrywać. I skąd wezmą się pieniądze na spłatę tych wygranych? Każdy będzie miał reklamówki, dobre życie. Jak to mówił Kononowicz, nie będzie niczego. Muszę wziąć sprawy w swoje ręce i napisać do Bukmachera, jak jest. Bo być może on jest jeszcze nieświadomy, że ktoś mu dekonspiruje rynek. Jedynie troska obywatelska. Za moment się widzimy ponownie. Zatroskany obywatel. Pozdro. Cześć. Wpadłem na pomysł, że po prostu napiszę do Machera Spełnię swój społeczny obowiązek. W sieci, jak wiecie, istnieje program, gdzie wy możecie wynosić legalnie reklamówki z kasą od Booka. Program jest niby tajny, ale może go kupić każdy. Nawet dożywotnie. Czy to nie jest oksymoron? Czy... Czy ja wiem, co to jest oksymoron? I tak dalej. Postanowiłem, że napiszę do jednego z większych booków na polskim rynku SuperBET. Powiem wam tak, chciałem zadzwonić, ale to niełatwo się tak dobić na taką rozmowę z konsultantem w wielkich korpo firmach, bo ukrywają ten kontakt bezpośrednio, zazwyczaj zasłaniają się za botami, nawet, żeby na w saporcie porozmawiać z kimś, to też jest problem, trzeba przebić się przez bota. Udało się. No i powiem wam tak, z jednej strony Jestem mm, rozerwany. Yy, chciałbym yy, wynosić reklamówki z hajsem, ale jeszcze mi się nie udało, więc z drugiej strony, w sumie, nawet jak mi się znudzi już wynoszenie reklamówek z hajsem, no to gdzie ja będę grał, jak wszyscy że upadną? No gdzie? Gdzie? No bo nie wiem, no to już będzie nie, nielegalne, trafię do więzienia, czy, czy jak, czy pff, w ogóle. No dobra, no wiecie co, no napisałem po prostu, zobaczymy czy ci bookmacherzy faktycznie się tak boją i czy wiedzą, czy w ogóle poważnie potraktowali mnie. Cześć, jak mogę ci pomóc? Fajnie, że Kinga od razu przeszła na tych, a ja mówię do niej na no, pani. Pani Kingo, czy słyszała pani o Tsunami? Ten program ma zniszczyć wszystkich bookmacherów, a gracze mogą kupić go za jedynie 1000 złotych dożywotnio. Przynajmniej tak było, teraz jest jeszcze Black Quick, więc... Będzie jeszcze taniej, a a siaty możecie, wiecie, wyjmować, wyjmować, wyjmować. No problem. Trochę się stresuję tą rozmową, bo temat jest poważny. Ja lubię sobie pograć od czasu, nie wiem, wypić coś, pograć, przegrać. Ale w sumie ogólnie chciałbym zarobić. Yy, niestety nie słyszała pani Kinga. Hmm, to słaby majoriście, przecież ponoć buki wszystko o tym wiedzą, mają swoich ludzi. Grupa jest zamknięta, ale nie dla tych, co wpłacą. Dla tych, co wpłacą, to wiecie, to tam każdy może sobie być. Pani Kinga nie słyszała. Bo pewien pan w internecie twierdzi, że bukmacherzy upadną. Czy prezes super wie, o tym wie? Czy nie jest zaniepokojony? Boję się, że nie będę miał gdzie grać. Bo pytanie, czy te reklamówki są ważniejsze, czy po prostu mój... Moja dobra zabawa, mój fan. Spokojnie, proszę się nie martwić. Słyszycie to? Proszę się nie martwić, a ponoć każdy bookmacher, no dobra, napisałem do jednego, ale możemy jeszcze powtórzyć do innych, eee, nie może o tym wiedzieć, bo są rozłożeni na upadkach. Czy ma pan jeszcze jakieś pytanie czy problem? No czuję, że pani Kinga chce mnie zbyć. No ale dobra, będę ją ciągnął za język, tak żeby się nie wkurzyła. Powiem pani, że ten program nazywa się Tsunami, zczytuje wasze pomyłki, każdy gracz wynosi reklamówki kasty od bookmachera. Proszę wygooglować w internecie i zadzwonić do kogo trzeba. To bardzo pilna sprawa. Ja jako zatryskany gracz donoszę, że tajne tsunami może już kupić każdy i Was ograć. Co Pani na to? Przekażę Pani to do odpowiedniego działu. Czy mogę jakoś pomóc? Podziękowałem. O to mi chodzi. Jak wiecie, jak widzicie, nikt nie wiedział, że coś takiego istnieje. A ponoć są ludzie od Bukmahera gdzieś. I tak bardzo to tsunami jest chronione. Tak bardzo boimy się tych ludzi od bukmacherów, że da to łatwo banujemy. Ale tak naprawdę ci bukmacherzy nawet nie wiedzą, i pewnie, jeżeli nawet wiedzą, to mają niezłą bekę. Czekają rozdać wam te reklamówki, bo przecież tak im się to opłaca. Rynek jest nastawiony właśnie po to, żebyście wy wynosili te reklamówki. Nie oni zarobili, tak? Oni wam w oddać kajs. Wierzcie te reklamówki. Cieszcie się, że je A Bóg pójdą z torbami. Ale zrobią i tak dalej będą dla Was robić yy, zakłady. No niesamowite. Hm. Niesamowite, ambiwalentny mam chyba stosunek teraz do buków. Z jednej strony ich lubię, a z drugiej strony ich, ich nie lubię. Z jednej strony chcę ich ogrywać, a z drugiej strony mi szkoda, bo gdzie ja będę grał. Nie wiem, co Wy o tym myślicie, mmm, ale możemy jeszcze napisać do innych Bookmacherów, bo no Superbet ma to gdzieś. Ma to gdzieś, że zaraz y, nie będzie ta pani Kinga miała gdzie pracować. Bo te reklamowy będą tak silne, że Bookmacher nie da rady. No ma to gdzieś. Ciekawe, czy do kogoś zadzwoni? Nie wiem, chciałbym, żeby zadzwoniła do Prezesa. Ciekawe co Prezes na to. Dobrze moi drodzy, to tyle z mojej strony. Mm, życzę Wam dobrego dnia naprawdę wysokich wygranych samych reklamówek. Czekam, aż się pochwalicie, ile każdy, kto wygrał. Pozdrawiam.